Cześć moi drodzy, a więc tak, mamy niedzielę, 6 sierpnia, o ile się nie mylę, dokładnie tak, 2023 roku i znajduję się obecnie przed przed bramą dawnego zakładu, w zasadzie fabryki samochodów osobowych na Żeraniu przy ulicy Jagiellońskiej i dzisiaj tutaj, jak widzicie, stoi tylko jeden Polonez, a mianowicie mój, którym przyjechałem. Oczywiście wiadomo, że odbywały się tutaj do tej pory zloty, natomiast jeszcze coś jest innego. Jak zauważycie, nad bramą nie ma już napisu. Zostały tylko ślady tego, co do niedawna jeszcze tutaj funkcjonowało. A ja dzisiaj Wam troszeczkę opowiem właśnie o tym, w jakim stanie na ten moment znajduje się ta główna brama fabryki żerańskiej. I czy jeszcze można tutaj przyjechać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, jedno z ostatnich, oraz co się z tym miejscem tak naprawdę dzieje, dlaczego dzisiaj w 2023 roku, już wiele, wiele lat po zakończeniu produkcji samochodów Polonez, tutaj nic się nie dzieje, a może właśnie się za chwilę coś będzie działo. Na początek chcę Wam po prostu pokazać, zobaczcie, to już taki trochę smutny będzie odcinek, no bo tyle zostało z naszej polskiej motoryzacji, co by tutaj nie mówić. Ten smutny Polonez, Wasze Polonezy i pozostałości tej bramy, która być może w jakiejś formie przetrwa, a może nie. Okej, ta bardzo charakterystyczna brama z tym czerwonym zadaszeniem. Jeszcze tutaj widać troszeczkę pozostałości napisów, który do niedawna był fabryka samochodów osobowych. Podobno ten napis poszedł po prostu do utylizacji, nawet biuro przepustek też już jest tylko pozostałość, nie jest to napis, tylko po prostu miejsce po tym, gdzie były te napisy. Ciekawe, czy to miejsce jest zupełnie zamknięte, czy nie. Obecnie właścicielem tego terenu jest spółka Okam, jest to deweloper, który planuje na terenie dawnego Żerania wybudować osiedle mieszkaniowe. Podobno są takie wizualizacje, że ta brama ma być zachowana, a tutaj w tym miejscu ma być Warszawa M20 jako pamiątka po tym, co zostało i takie odniesienie się do przeszłości tego miejsca produkcji samochodów. Natomiast na dzień dzisiejszy wygląda to tak smutno, wszystkie napisy zostały zdjęte, tam również było logo FSO, zaraz podejdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. Okej, tutaj stoi jakiś wielki kontener. Tutaj mamy wejście. Ja miałem okazję zwiedzać wnętrze tego pawilonu swego czasu. Tutaj mamy biuro przepustek. Ciekawe, czy ktoś jest. Zazwyczaj jest tu jakaś ochrona. A tutaj macie parking przed fabryką w Żeraniu. Tam jest siedziba spółki Okam. Jak widzicie, jest tam napisane Okam. Biura, magazyny, place produkcyjne w tym momencie do wynajmu. Wcześniej tam się mieściło Muzeum Skarb Narodu. Tutaj mamy ulicę Jagiellońską i takie charakterystyczne przejścia dla pieszych, które nawiązują do bramy wjazdowej. A tu mamy taczkę, słuchajcie. Ta taczka to taki smutny symbol tego, co pozostało z FSO. Niesamowite. Zobaczcie, jak to wygląda. Smutna taczka, kontener. No i lecimy, zobaczymy, co tutaj dalej mamy. Tu się spotykaliśmy na zlotach co roku. A na tych panelach do niedawna jeszcze widniał znaczek FSO. Jest pozostałość tego znaczka w postaci takiego odblasku, odciśnięcia. Widzimy, że mam nadzieję, że widzicie to. A tutaj była data, listopad 1951, jako data rozpoczęcia produkcji na Żeraniu. Pierwszym pojazdem, jaki był tutaj produkowany, to była Warszawa. Natomiast nie tylko Warszawa była produkowana w tym miejscu. Również inne samochody, Syrena, oczywiście Polonez, duży Fiat 125P,
FSO 125P, potem FSO Polones, FSO Matiz, FSO Lanos i ostatnim samochodem, który zjeżdżał z taśm produkcyjnych FSO na Żeraniu, był oczywiście Chevrolet Aveo. No i potem wszystko się skończyło. Dlaczego? No to jest mnóstwo filmów w internecie, artykułów, które opowiadają o tym, dlaczego my dzisiaj nie mamy swojej marki, podczas gdy, jak popatrzymy sobie na naszych sąsiadów z bloku wschodniego, to praktycznie każdy z nich zachował swoją markę. I tak Dacia ma swój samochód, który wygląda bardzo fajnie. O Skodzie to już nawet nie będę mówił. Nawet w Rosji do pewnego momentu Łada też jest produkowana cały czas, chyba nawet mimo obecnej sytuacji, tam chyba mocno Renault się zaangażowało w produkcję tych samochodów. Natomiast my, no, mamy Fiata, tak? Fabryka samochodów, dawne FSM, chyba w Tychach nadal funkcjonuje. Ok. Idziemy dalej. Parking zarośnięty. Czy tu jeszcze będzie można się spotkać? To jest ciekawe. Natomiast tam jeszcze przejdę dalej. Jest napis Żerań Park. Więc co się, słuchajcie, dzieje tutaj? Znikają te charakterystyczne elementy z bramy, napis. Co mówi nam tutaj przedstawiciel spółki Okam odnośnie tego, co tu się dalej będzie działo? Bardzo ważne jest dla nas pozostawienie, cytuję, bardzo ważne jest dla nas pozostawienie charakteru tego niezwykłego miejsca, tak ważnego w historii polskiej motoryzacji. Dlatego inwestycja będzie prowadzona przez nas z poszanowaniem przeszłości oraz poprzedzona zostanie konsultacjami z zainteresowanymi stronami, mówi Arie Koren, prezes Okam. No dobra, czy tak będzie, to się, słuchajcie, okaże. Natomiast no nie oszukujmy się, to wszystko, co tam jest za bramą, zostanie zwyczajnie zrównane z ziemią i w tamtym miejscu powstaną po prostu najprawdopodobniej bloki. Na ten moment Okam się reklamuje, że wynajmie na terenie Żerania biura, magazyny i powierzchnię. Dobra, idziemy dalej, jeszcze sobie dojdziemy do tego napisu Żerań Park. Natomiast no, po tej przemianie ustrojowej, wiadomo, to Daewoo stało się właścicielem, koreańska spółka, południowo-koreańska, i rozpoczęła produkcję Lanosa i Matiza. Potem została nawiązana współpraca z General Motors i efektem tego była produkcja Chevroleta Aveo. Natomiast podobno na tym osiedlu, które ma zostać wybudowane, ciekawe, czy jego nazwa będzie dalej właśnie nawiązywała do tego i będzie się nazywać Żerań Park, jak tutaj mamy napisane, 23 tysiące osób ma tutaj zamieszkać.
zwłokami. Czyli mówi pan, że już wezwał... W sobotę w niedzielę to najgorsi złodzieje chodzą. Czyli wezwał pan już patrol, tak? Dobre. A więc słuchajcie, my właściciele polonezów nie jesteśmy już mile niestety widziani. Właśnie ja sobie chodzę tutaj po tym parkingu, kompletnie po miejscu publicznym. Wziąłem sobie bilecik, żeby wjechać na ten parking. Tutaj ludzie wchodzą sobie, proszę bardzo. Jest jakaś spina, nie? Skoro pan ochroniarz wyszedł, a przecież ja nic złego nie robię, tylko oglądam, filmuję tak naprawdę wszystko to, co jest publicznie dostępne. No dobrze, słuchajcie, na tym kończę. Powiem szczerze, że myślałem, że przyjemniej się zakończy ta wizyta tutaj, że po prostu sobie pooglądam. Może uda mi się spotkać właśnie pana ochroniarza i z nim pogadać, natomiast ten, który wyszedł do mnie, nie był zbyt sympatycznie nastawiony. Czy tu jeszcze będzie okazja kiedyś podjechać, może na jakiś zlot, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chcecie przyjechać tu swoim polonezem, porobić zdjęcia, filmy, liczcie się z tym, że wyjdzie ktoś do was, postraszy policją, to jest kuriozalne, ale no dobra, rozumiem, taką rolę dostali, mają pilnować. Nie mam pretensji do tego pana, pozdrawiam serdecznie. A jeżeli ten materiał wam się podobał, to koniecznie, koniecznie zasubskrybujcie, obejrzyjcie inne filmy ze zlotów, również ze zlotów FSO, jak i innych pojazdów. Zostawcie lajka, napiszcie, co o tej całej sytuacji myślicie. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że ta relacja zostanie na YouTubie przez jakiś czas, będzie można sobie do niej wrócić. Trzymajcie się, cześć.